Cześć, mówi Rafał ze strony www.videomarketing.pl. W tym filmie pokażę Ci, jak rozwiązać bardzo irytujący problem braku możliwości załadowania filmu do narzędzia CaptionTube, aby zrobić do niego napisy. Wiem, to trochę zagmatwane, ale zaraz pokażę Ci dokładnie, o co chodzi. Co ważne, problem dotyczy przeglądarki Mozilla Firefox. Obsługuję m.in. kanał Szkoła Transportu i standardowo chciałem zrobić napisy do jednego z filmów. Jako, że na tym kanale nie działa opcja Personal Video, co do tej pory jest dla mnie zagadką, używałem opcji Specific Video. Łopatologicznie tłumacząc, trzeba skopiować link do filmu, wkleić go w okienko, kliknąć Import i film ładuje się do CaptionTube. Z tym, że od wczoraj ta opcja również przestała działać i wyskakuje błąd o nieaktualnym adresie URL. Trochę się nad tym głowiłem. Rozwiązanie jest tak proste, że aż śmieszne. Oto co musisz zrobić. W linku trzeba usunąć S i zamienić HTTPS na HTTP. Klikamy Import i wszystko nareszcie jest w porządku. Jeżeli to wideo Ci pomogło, nie zapomnij skomentować poniżej i oczywiście podziel się tym filmem na swojej stronie internetowej lub ulubionym portalu społecznościowym. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnego ważnego materiału, a po więcej informacji wpadnij na stronę www.videomarketing.pl.